Tylko raz w roku. Black Weekend. Minus 25%. Już niedługo. Dostępne tylko na grandgame.com. Witam bardzo serdecznie, specjalnie dla IndieCage.pl jest dzisiaj z nami Robert Bryczek. Witaj, Robert. Witam wszystkich serdecznie. Spotykamy się niestety po nieudanym pojedynku na gali Octagon Prime 4 w Czechach. Robert, ja celowo użyłam sformułowania nieudanym, a nie przegranym, bo w mojej opinii i nie tylko zresztą w mojej, ty tego pojedynku nie przegrałeś. No, minęły prawie 2 tygodnie, więc myślę, że to dobry moment na omówienie i parę refleksji. Przede wszystkim powiedz, czy miałeś już okazję obejrzeć swoją walkę ponownie, przeanalizować ją z trenerami i co w twojej głowie ewentualnie nie zagrało w tej walce? Tak, no nieudany występ niestety w plecy, walka przegrana. Tak jak mówisz, czułem, że wygrałem 2 rundy, ale liczę się z drugiej strony z tym, że jadę na teren wroga, walczę z zawodnikiem lokalnym, a taka walka zawsze wymaga od człowieka, żeby zaznaczył tą wygraną zdecydowanie. Dlatego jakby nie płaczę już nad tym, walkę obejrzałem wczoraj po raz pierwszy. No i tak czułem, że druga, trzecia runda była dla mnie, aczkolwiek zostawiłem swojemu przeciwnikowi za dużo miejsca właśnie na te kopnięcia, przez co te rundy były bliskie, a jadąc na pojedynek taki wyjazdowy, trzeba się liczyć, że ciężko po prostu przy tego typu pojedynkach szale zwycięstwa przechylić na swoją stronę, ale biorę to jakby na klatę, zostawiłem decyzję sędziom i takie są konsekwencje. No, następnym razem trzeba jednak jechać z nastawieniem, żeby wyjść i po prostu urwać przeciwnikowi głowę, a nie szachować tyle. Z jednej strony cieszę się, że wróciłem do kategorii średniej, dobrze się czułem w klatce, ale tak jak mówisz, za dużo miejsca było dla przeciwnika i decyzja poszła na jego korzyść. Do kategorii wagowej jeszcze chciałabym wrócić za chwilę. No, ja mam wrażenie, że Zdenek Poliwka był jak najbardziej w twoim zasięgu i właściwie jedyne co robił, to konsekwentnie obijał twoją wykroczną nogę. Choć jeżeli nie dawałeś mu do siebie dojść, to tych sytuacji było zdecydowanie mniej. Czy ty mocno odczułeś te kopnięcia w trakcie walki i jak twoja noga tuż po? W trakcie walki tego nie odczuwałem ani bólu, ani jakby nie czułem, żebym stracił na mobilności, jeśli chodzi o poruszanie się w klatce. Pamiętam po prostu, że dużo tych moich prostych, czego nie widać do końca na nagraniu, przebijało się przez jego gardę, nawet ta krew klapała na mnie, czy nawet na mój narożnik, o tym wspominali. I takie miałem odczucia bezpośrednio po, że to wystarczyło, aby zwyciężyć, no ale za mało nie wykorzystałem wszystkich swoich atutów. Była to miejsce na kopnięcia, była też możliwość sprowadzić przeciwnika i wykorzystać swoje jiu-jitsu, czego też nie zrobiłem ponownie. A odczułem nieco tego pnięcia już po walce, tak jak mówiłaś, noga lekko obita, ale bez poważnych żadnych kontuzji, szybko tydzień zrobiłem sobie odpoczynku i wróciłem do treningów, także chciałbym szybko wrócić. No, nie było widać w trakcie walki, żebyś stracił na mobilności poprzez tą nogę, ale tak jak sam wiesz, to zazwyczaj zawodnicy nie pokazują po sobie, nawet jeśli ich coś boli. Ja miałam okazję komentować galę Octagon, także nawet na chwilę nie mrugnęła mi sercem, oczywiście byliśmy z tobą. Zasugerowałam również podczas komentarza, że być może masz pewną blokadę psychiczną, mentalną po przegranym pojedynku z Kajkiem Brito, bo z tego co pamiętam, to był twój pierwszy raz, kiedy to ty zostałeś znokautowany. A jak ty się czułeś mentalnie? Tak jak mówisz, myślę, że kluczem tutaj mogła mieć też psychologia poniekąd. Przegrałem przed czasem pierwszy raz w taki sposób. No i człowiekowi, jak to każdy zawodnik, wydaje mu się, że jest niezniszczalny i nagle pojawia się jakiś blok. Oczywiście do każdej walki wychodzę z nastawieniem, że zwyciężę i jakby nie rozpatruję tego, że mógłbym przegrać ponownie. Ale jak wiemy, podświadomość robi swoje i gdzieś to mogło wpłynąć na pewno na to, że po prostu za mało agresji było w tym pojedynku z mojej strony. Tak, myślę, że mogło to mieć jakiś wpływ. Rozumiem. A jaki zakładaliście plan na walkę? Bo właściwie przez cały pojedynek głównie skupiałeś się na atakach bokserskich i pracy na nogach. Tak, takie było założenie, żeby trzymać walkę w dystansie.
wypunktowywać swojego przeciwnika prostymi, ale jednak było dużo miejsca, jak wcześniej wspominałem, też na kopnięcia, spróbować obalić, wykorzystać parter. Uważam, że jeśli chodzi o tą płaszczyznę, to jestem lepszy od swojego przeciwnika, który też raczej słynie z tego, że walczy w stójce. Jestem już na tyle doświadczonym zawodnikiem, że powinienem jakby sam poczuć ten moment w walce i poczuć się trochę swobodniej, otworzyć bardziej też na inne rozwiązania. No wykonywałem jakby plan, trzymałem się tych ciosów prostych, działały, ale tak jak mówię, zabrakło troszeczkę takiej presji, pójścia do przodu, żeby wyłączyć tego kopnięcia, no i niestety to trochę zaważyło później na to, na tym, że wynik poszedł w drugą stronę. Moi koledzy z redakcji wielokrotnie podkreślają, że decyzji na galach oktagon nie warto zostawiać w rękach sędziów, no bo zazwyczaj te decyzje są stronnicze na korzyść miejscowego zawodnika. I wielkie rozczarowanie tą decyzją mogliśmy też zobaczyć tuż po pojedynku i właściwie to usłyszeć z ust twojego trenera Mirka. Czy oktagon był niezadowolony z jego zachowania i jak ty to widzisz? Trener Mirek, wszyscy wiemy, jaki jest charyzmatyczny, więc to nie było planowane. No, organizacja jakby tego nie pochwalała. Tam przy rozmowie później z właścicielem włodarzy, no to troszeczkę był wkurzony takim zachowaniem, no ale to nie mnie to oceniać. Ja robię swoją robotę, na tym się skupiam. Trener wyraził w charakterystycznym dla siebie stylu niezadowolenie z wyniku. A tak jak wcześniej wspomniałeś, co do werdyktów i sędziów na oktagonie, to jest to naprawdę fajna, profesjonalna organizacja, szybko się rozwijająca, ale nie pierwszy raz, tak jak mówicie, te decyzje budziły kontrowersje, szczególnie jeśli chodzi o pojedynki polsko-czesko-słowackie, bo jak wiemy, też Marta Waliczek walczyła, nasz kolega klubowy Marcin Naruszka i też te decyzje były takie, powiedzmy, mogły pójść w dwie strony, no a wiadomo, że na ich terenie idzie to zawsze w stronę gospodarzy. A ty miałeś okazję obejrzeć walkę Marty Waliczek tuż po swojej walce? Niestety nie widziałem tego pojedynku. Akurat byłem w drodze do szatni i przegapiłem ten pojedynek, dlatego no, akurat nie mogę się wypowiedzieć. Miałem na myśli pojedynek z Pudilową, ich pierwsze starcie. Wiem, że tam były na pewno kontrowersje, a rewanżu właśnie, który się odbył po moim pojedynku, niestety nie widziałem jeszcze. No tak, w tym pierwszym starciu to rzeczywiście wygrana należała się Marcie, w tym drugim no już niestety niekoniecznie. To był twój czwarty pojedynek i trzeci niestety przegrany w tej federacji. I jak wygląda teraz twoja sytuacja kontraktowa z Oktagonem? No i jak widzisz swoją przyszłość w tej federacji? Nie wiem, czy mogę mówić, na ile pojedynków mam kontrakt z Oktagonem, ale jeszcze zostało mi tam kilka walk. Włodarze jakby wyrazili bezpośrednio po walce chęć, żebym wrócił do nich ponownie, mimo że był to mój trzeci pojedynek u nich przegrany, ponieważ stwierdzili, że walka im się podobała. Ale zobaczymy. Możliwe, że teraz wrócę na polski rynek, bo mam też obowiązujący kontrakt z organizacją FEN. Więc bardzo możliwe, że zobaczycie mnie w najbliższym czasie tam, początkiem nowego roku. No dobrze, no to jak już rozmawiamy o Fenie, to może przejdźmy do kategorii wagowej, bo wraz z tym pojedynkiem, z tego co ja wiem, to definitywnie zmieniłeś kategorię wagową na wyższą, a właściwie do niej wracasz. No i powiedz, jak się w niej odnajdujesz. Podejrzewam, że skoro podjąłeś taką decyzję, to mimo to zbijasz pewną ilość kilogramów, ale czy to jest mniej obciążające dla ciebie? No i jeżeli wrócisz do organizacji Fight Exclusive Night, to o jakiej kategorii wagowej mówimy? Czy już definitywnie zostaje kategoria wagowa średnia, czy jeszcze będziesz starał się w półśredniej coś zwojować? Nie mówię całkowicie nie kategorii półśredniej. Możliwe, że tam jeszcze w przyszłości wrócę, ale na ten moment wracam do kategorii średniej i zarówno w oktagonie, jak i w organizacji FE najbliższe pojedynki będę toczył właśnie w tym limicie. No, czułem się zdecydowanie lepiej, jednak ścinam sporo tych kilogramów i te cięcia były dla mnie naprawdę ciężkie. Nigdy cięcie wagi nie jest przyjemne, ale to naprawdę były takie skrajne stany czasami i uważałem, że może mieć to duży wpływ na moją dyspozycję w trakcie pojedynku. A teraz jakby czuję się lepiej. Nie czułem się fizycznie słabszy ani gabaretowo też od większości moich przeciwników, z którymi walczyłem w 84, więc myślę, że na razie pozostanę w tej kategorii.
A co do organizacji Fight Exclusive Night, to masz już konkretny termin i rywala? Nie, nie ma jeszcze nic na rzeczy, ale wybieram się wraz z chłopakami z klubu na przyszłotygodniową galę we Wrocławiu i może tam będzie okazja porozmawiać z włodarzami i jakiś wstępny termin pojedynku ustalić. Jak wiemy, walczy tam też nasz kolega Cezary Oleksiejczuk o pas, który zwakowałem. Będzie też Szymek Dusza i kilku innych zaprzyjaźnionych zawodników, więc będziemy im kibicować, a przy okazji może dowiem się coś w kwestii swojego powrotu na polską scenę. No tak, z tego co pamiętam, to były jakieś niejasności w przekazie informacji, tak, bo Fan wystosował informację, że ty odrzuciłeś pojedynek, a właściwie twój sztab trenerski, ty nam zdradziłeś, że nic o tym nie wiesz. No dobra, no to od starszego z braci Oleksiejczuk Michała nie zapytam, no bo jego ostatni występ na gali UFC wyglądał znakomicie. Oczywiście, jeżeli chciałbyś coś dodać, to śmiało, No ale... tak, Michał ciężko pracuje, naprawdę zrobił sobie dłuższą przerwę od startów i w tym czasie nie spał, ciężko pracował, poprawił błędy, wrócił zwycięskim pojedynkiem z Litwinem i teraz tylko potwierdził, że idzie w dobrym kierunku i absolutnie zdominował zawodnika z Dagestanu, dlatego gratulacje z tego miejsca jeszcze raz dla Michała. Świetna dyspozycja, no ale to jest poparte na pewno jego ciężką pracą w klubie. Mam okazję się przyglądać, bo też sporo rund z nim przesparowałem i naprawdę był świetnie przygotowany do tego pojedynku. A jak ty się czujesz na jego tle, sparując z nim? No, ja myślę, że chłopaki też potwierdzą, że jesteśmy gdzieś tam, mamy ten poziom wysoki i uzupełniamy się i sporo krwi im napsułem na sparingach, ale naprawdę to działa w drugą stronę, bo też te sparingi z nimi nie są łatwe i naprawdę z Michałem i z Czarkiem mocno, mocno się dociążamy, szczególnie w tej stójkowej płaszczyźnie. No właśnie, do Czarka chciałabym teraz przejść. Jak rozmawialiśmy wcześniej, to powiedziałeś, że wakujesz swój pas dla Czarka, a więc czy ja mogę przez to rozumieć, że upatrujesz w nim przyszłego mistrza? Tak, znam Czarka, wiem co potrafi. Mocno wspólnie trenujemy. Ma naprawdę, to jest młody chłopak i myślę, że jest świetlana przyszłość przed nim, jeżeli dalej będzie tak pracować i będę mocno mu kibicował, myślę, że potwierdzi to po raz kolejny i przejmie po mnie pas, czego mu z całego serca życzę. A gdzie myślisz, będzie miał jakby najtrudniej, w której płaszczyźnie w swoim nadchodzącym pojedynku? Wbrew pozorom uważam, że Czarek, mimo że też woli wymieniać ciosy, to jest kompletnym zawodnikiem. Mocno poprawił parter, mocno poprawił też zapasy, więc nawet jeżeli ta walka trafi do parteru, a raczej tam szansę będzie upatrywał jego przeciwnik, to Czarek spokojnie powinien sobie w tej płaszczyźnie poradzić i nie wiem, czy jest w stanie poddać swojego przeciwnika, ale na pewno nie da sobie tam zrobić krzywdy, a jeżeli nawet będzie się tam czuł zagrożony, to na pewno ma umiejętności, żeby wrócić z powrotem do stójki i tam jakby wykorzystywać swoje największe atuty. Jak jesteśmy przy twoich klubowych kolegach, to właśnie został ogłoszony kolejny pojedynek Marcina Narożczki na gali Oktagon już 4 grudnia, o ile pamiętam. No i jak oceniasz jego szansę w starciu z Belą? Ja myślę, że tym razem Marcin nie pozostawi jakby złudzeń i wygra ten pojedynek przed czasem. Jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, coraz lepiej radzi sobie też w stójce, bo naprawdę mimo, że już gdzieś tam bagaż doświadczeń ma, to mocno się ostatnimi czasy tam rozwinął. Nie wiem, jaki jest plan, nie wiem, w jaką płaszczyznę będzie celować, ale myślę, że tutaj bez dwóch zdań Marcin powinien kończyć to przed czasem. My też mamy taką nadzieję. Zobaczymy, kto z naszej redakcji będzie komentował Oktagon. No, w wywiadzie dla naszego portalu chyba w maju, o ile dobrze pamiętam, powiedziałeś, że należy wiele rzeczy uporządkować i postawić na jedną kartę. Tak więc planujesz częściowo zamieszkać w Warszawie. No i jak teraz wygląda twój system treningowy? Gdzie przebywasz? Gdzie zamierzasz przygotowywać się do swoich kolejnych pojedynków? Okresy takiego restrenowania, że tak powiem, spędzam głównie u siebie w Bielsku Białej, ale jak mam przygotowania, to sporo czasu spędzam w Warszawie. Dzięki też mojemu przyjacielowi Rafałowi Sikorskiemu, którego pozdrawiam, też mam taką możliwość, żeby być częściej
bo jakby funkcjonujemy razem na co dzień, przebywam u niego i wspólnie trenujemy, sporo treningów też uzupełniamy, czy tam parterowych, czy bokserskich. No i myślę, że po prostu dalej będziemy robić swoją robotę. W międzyczasie też odwiedzamy sporo obozów, gdzieś zawsze jak jest okazja poszukać jakichś dobrych sparring partnerów, czy to obozy chociażby w Zakopanem, gdzie też mieliśmy okazję razem trenować. Byliście na swoim klubem, tam też się poznaliśmy, więc zawsze korzystamy, jak tylko mamy, ja do Zakopanego mam blisko, tam często też przyjeżdżają różne kadry, więc jak jest okazja, to chętnie odwiedzamy też obozy innych klubów, żeby wymienić się doświadczeniami, poprawić troszeczkę niektóre elementy gry, czy tam parterowe, czy bokserskie. Bo wiadomo, to nie są tylko kluby MMA, ale też przyjeżdża dużo znakomitych parterowców, bokserów i też staramy się jakby z tego doświadczenia czerpać. Ty też chyba lubisz wycieczki górskie, tak? Jak Jan Błachowicz, dotleniasz się w górach i czy tam też robisz jakieś treningi takie wydolnościowo-tlenowe? Tak, wspomniałaś, ja od zawsze lubiłem spacerować po górach, chodzić. Jestem też z miasta, które leży poniekąd w górach, Bielsko-Biała i jakby od dziecka jestem nauczony tego typu jakby aktywności. Tatry są ode mnie 1,5-2 godziny drogi, więc tym bardziej zawsze jak jest możliwość, to staramy się korzystać z tych uroków natury i uważam, że to jest świetne połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo i naprawdę można mocno wzmocnić nogi i wydolność, a przy okazji Tatry mają naprawdę swój klimat i warto też podziwiać sobie widoczki. Jasne. A wracając jeszcze do Federacji Oktagon, jak ich oceniasz pod względem organizacyjnym? Czy jesteś zadowolony z tej współpracy i jakbyś miał polecać zawodnikom z Polski, to czy poleciłbyś tą organizację pod względem, ja nie pytam teraz o konkretne kwoty, ale pod względem wypłaty, zaopiekowania się zawodnikiem na miejscu, hotelem, dojazdem i tak dalej, bo organizacja Oktagon prężnie się rozwija z tego, co widzimy i myślę, że będzie chciała też coraz więcej zawodników z Polski angażować do siebie. Tak jak mówisz, bardzo dynamicznie się rozwinęli przez ostatnie lata. Naprawdę jestem w szoku, jak tak mały kraj w porównaniu do Polski potrafi zrobić furorę i wypełnić największe hale, tam nawet o 2 areny, gdzie było ponad 20 tysięcy ludzi. Też akurat miałem okazję tam występować. Naprawdę zrobiło to na mnie duże wrażenie. Jeśli chodzi o organizację, jest naprawdę wszystko dopięte, opiekują się dobrze zawodnikami, nie mogę tutaj w tych kwestiach powiedzieć złego słowa. Płace w porównaniu do polskich, ja myślę, że nie ma jakiejś takiej ogromnej różnicy. Są nieco wyższe, ale nie jest to jakaś taka przepaść, tak? Przynajmniej w stosunku do Polaków, bo mam wrażenie, że ogólnie jeśli chodzi o płace dla zawodników z Polski, one są nieco zaniżone. Mam jakieś tam porównanie, jeśli chodzi o zawodników zagranicznych, czy to zachodnia Europa, czy wschodnia. Uważam, że zarabiają lepiej i uważam, że polscy zawodnicy też powinni zarabiać lepiej. Ale tak czy inaczej trzeba to udowadniać w klatce, liczy się wynik i jadąc jednak do Czech naprawdę można się spodziewać fajnej oprawy, naprawdę mają tam zgraną ekipę, organizacyjnie naprawdę świetnie, ale trzeba wyjść do klatki i urwać przeciwnikowi głowę, no takie trzeba mieć nastawienie. No w oktagonie tym bardziej nie można zostawiać, tak jak mówiliśmy, decyzji sędziom. Robert, a jakie ty masz sportowe marzenie? Czy jest jakaś organizacja, do której chciałbyś docelowo trafić? Czy wybiegasz tak w przyszłość? Bo wiemy, że będziesz się bił na fenie, wiemy, że bijesz się w oktagonie, ale czy były kiedyś rozmowy o angażu do chociażby KSW czy innych polskich organizacji? Tak, były rozmowy z innymi organizacjami. Na tej liście było również KSW. Dwukrotnie była szansa pojawić się u nich na gali, ale dwukrotnie jakby nie z mojej przyczyny, tylko z kwestii tam wyboru przeciwnika przez mojego rywala innego lub jakichś tam formalnych kwestii nie doszło to do skutku, więc ostatecznie podpisałem kontrakty, z których jestem zadowolony, z organizacją FEN i Oktagon, ponieważ są dosyć elastyczne i jakby dają mi dużo swobody, jeśli chodzi o mój rozwój taki sportowy. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. Na pewno teraz po 2 przegranych pojedynkach muszę wrócić na zwycięskie tory i będę snuł dalej plany. Moim marzeniem zawsze było dołączyć do największej organizacji na świecie, UFC. Co pokaże przyszłość? Nie wiem, nie zamykam się jakby na to. Uważam, że mam jeszcze naprawdę kilka dobrych lat na rozwój i na zwycięskie tory, więc jakby nie mówię nie
żadnemu scenariuszowi. No, najważniejsze dla mnie teraz to szybko wrócić i jakby udowadnić i pokazać to, co naprawdę potrafię w klatce. Na tym się skupiam. Prawdopodobnie będzie to Fen, a zobaczymy, co będzie po najbliższych pojedynkach. A, jasne, rozumiem. I jak już jesteśmy przy temacie KSW, to nie mogłabym nie zapytać. Mistrz wagi średniej z mistrzem wagi półśredniej będą się teraz mierzyć o pas w grudniu w Gliwicach. Mam na myśli Mameda Kalidowa versus Roberta Soldicza i powiedz mi, jak ty widzisz swoim profesjonalnym okiem to starcie. Kogo typujesz jako zwycięzcę tego pojedynku? No, to się szykuje świetna walka, naprawdę smaczek dla takich ortodoksyjnych fanów sportowych stricte. Sam czekam na ten pojedynek z niecierpliwością. Ciężko tutaj typować. No, to jest bliska walka, uważam, mimo wszystko. Uważam, że Mamed jest wszechstronniejszym zawodnikiem, dużo bardziej doświadczonym, ale na topie i w gazie od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy teraz Roberto Soldic. Wiemy, że ma ciężkie ciosy i na pewno będzie polował na to i wywierał presję na Mamedzie. Nie wiem do końca, jaki plan ma na tą presję Mamed, czy pójdzie parter, czy będzie starał się szukać jakiejś kontry. On też jest dynamiczny, nie skreślałbym go. No, sercem będę za Mamedem. Faworytem bukmacherów, z tego co wiem, jest Soldic, ale myślę, że postawiłbym na Mameda. Myślę, że zaskoczy po raz kolejny i myślę, że może być to przez skończenie w parterze. A myślisz, że to będzie zwieńczenie jego kariery zawodowej w MMA, ten pojedynek z Roberto? Myślę, że niekoniecznie. W miarę jakby jedzenia rośnie apetyt i myślę, że jak Mamed wygra, to jeszcze zobaczymy go w klatce. Mimo, że jakby już mu bliżej do zakończenia kariery jest po 40, nie pamiętam dokładnie, jaki jest jego wiek. Ale jak widzimy, ciężko trenuje, dobrze się czuje, nie ma kontuzji i coraz więcej zawodników pokazuje, że ta granica jakby się przesuwa. No, chociażby Janek Błachowicz, który zdobył pas mistrzowski, czy teraz w ostatnim pojedynku Glover Teixeira, 42-letni zawodnik, tak samo jakby zdobywa najwyższe laury, więc to tylko pokazuje, że nic nie jest niemożliwe. Jasne, a gdybyś ty miał do wyboru mierzenie się z Mamedem Kalidowem albo z Roberto Soldiczem, to którego wolałbyś stylistycznie i z którym, jak ty oceniasz, miałbyś większe szanse w którym starciu z nimi? Ciężko ocenić, z którym miałbym większe szanse. Z Mamedem miałem jakieś okazje trenować i naprawdę jest nieszablonowym bardzo zawodnikiem. Roberto Soldic wydaje się bardziej taki fizyczny, więc może i by mi bardziej leżał, aczkolwiek no, w mojej sytuacji teraz na pewno muszę wrócić i udowodnić swoją wartość, żeby gdzieś tutaj wymieniać jednego czy drugiego jakiego swojego potencjalnego rywala, ale na pewno moim marzeniem większym byłoby zawalczyć z Mamedem, który no, jest ikoną, jakby nie było sportu walki w Polsce i to jest duży zaszczyt, myślę, byłby dla każdego zawodnika móc razem jakby stanąć w klatce. Rozumiem. No dobra, Robert, to z mojej strony to wszystko. Ja ci bardzo dziękuję za dzisiaj i za poświęcony czas. Z niecierpliwością czekamy na twój powrót do klatki, czy to oktagonu, czy fenu. No i masz teraz chwilę dla siebie, a właściwie dla fanów. Możesz pozdrowić kogo chcesz, podziękować komu chcesz. Dziękuję tobie przede wszystkim i redakcji za wywiad. Z tego miejsca no, chciałbym zaznaczyć, że naprawdę robicie dobrą robotę. Wiele redakcji teraz idzie jakby w rynek, który teraz się rozwija. Sportowcom nie do końca się to podoba, ale bo wiemy, jak to środowisko wygląda celebryckie, a jednak bardzo myślę, że to każdy docenia. Wspominał też o tym Michał Leksiejczuk, że jest redakcja, która nie zapomina o jakby trzonie tej dyscypliny i takich sportowcach swojej kości. No i tak samo dziękuję wszystkim kibicom, którzy wierzą jakby i wspierają swoich zawodników. O to chodzi, myślę, że właśnie Polacy powinni jakby większy nacisk kłaść na to, żeby trzymać się razem i wspierać swoich zawodników, szczególnie za granicą, bo to jest bardzo ważne. To pokazuję na przykładzie chociażby czy krajów arabskich, czy chociażby nawet Małej Irlandii, to pokazuje, jaką siłę ma jednak doping.
i jak to potrafi zawodników wnieść. No i mam nadzieję, że to też się przełoży później na sukcesy Polaków, nie tylko w kraju, ale i za granicą, w największych organizacjach. A przy okazji dziękuję też jakby całemu swojemu sztabowi trenerskiemu, wszystkim znajomym, bo wiem, że kawał roboty naprawdę odwalili przygotowując się do tej walki. Widzę, ile serca wkładają i poświęcają się mi też, czy to w narożniku, czy na sali treningowej. Podziękowania dla sponsorów moich wszystkich, no bo to naprawdę wiele rzeczy mi ułatwia i upraszcza, żeby dobrze się przygotować i rozwijać. Ja nie zamierzam się poddawać i tak jak mówię, wracam szybko do treningów i będę chciał się odbić z przytupem początkiem przyszłego roku. Dziękuję bardzo za miłe słowa i życzymy wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich.